moi kumple chcieli cię poznać i moja nauczycielka, panna Babę. Panna Babę? Mogę cię wziąć ze sobą do klasy, jeśli chcesz ją poznać. No wiesz. Ten karton chleba chyba może trochę poczekać. Super, dziś jest godzina wychowawcza. Mogę cię przedstawić. Będę musiał coś mówić? Wystarczy, że będziesz, a ja zajmę się resztą, nie martw się. Wygląda w porządku. Panie i panowie, chciałam przedstawić wam Supermana! Brawo, Mena! O! Dzień dobry, brawo, Menie! Ej, co tu robi ta dzieciarnia? Wiesz co, daj już sobie spokój, dostałam już za ciebie piątkę. Byłeś bardzo dzielny. Ja ci załatwię 5+. Ej, Johnny, mam taki plan. Złapię słodziora do tej dziury, a ty mu dołożysz. Przepraszam bardzo, czy to pan jest tym sławnym słodziorem? Na pewno strasznie się mnie boisz, dzieciaku. Tak, przepana. Ale jeszcze bardziej bym się bała, jakby pan podszedł do tej dziury. Nie ma sprawy! O rany, co za fart! Zaraz go złapię! Na dowód mojej nienawiści do ludzi i świata zamienię tę małą w czekoladowego zająca! Tofi w środku? Z całą masą Tofi w środku! Lecimy, kotku! Piękne niebo, drogę! Nie martw się, brawo, Men! Przecież masz mnie! Cześć, Johnny! Nie rozpraszaj mnie! Muszę złapać wszystkie ultrafioletowe promienie! Ciekawa, czy będziesz mym partnerem na balu drugiej klasy w piątek. Przykro mi, Suzy. Piątek to mój dzień podrywu. Przecież to środa jest twoim dniem podrywu. Ta, również. A teraz spadaj. Opalam swoje mięśnie. Twego wzrostu w twoim wieku jestem twój! Ja się zabiję! Właśnie usunięto mi migdałki. Po medycznemu nazywają to uczenie migdałkomią. Fajnie, co? Jak się czuje moja ulubiona pacjentka? Wdechowo! Ej, Johnny, wiesz co? Teraz mam wieczną odrę. Ekstra, co nie? Ej, wolnego. Czy to nie zaraźliwe? Oj, skarbie, zapomniałam. Wietrznej odry jeszcze nie przechodziłeś. O, mamo! O, widać konstelację! Tu jest Kasiopeja! O, i wielka niedźwiedzica! Idziemy, Suzy. Powiemy siostrze, że zostajesz. Czy możesz przestać? Johnny, ale ty urosłeś! Super! Mam tyle pieniędzy, że mogę wysłać mamę do Acapulco! Ha! La cucaracha, la cucaracha, da 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 da. To będzie świetny prezent na Dzień Matki. Dzień Matki? Tak, Dzień Matki jest jutro. Ach tak, to może kupię jej te kapcie, o których marzy. Chyba mi na nie wystarczy. Jestem wolna, jestem wolna. Dziewczynko, to była najlepsza lemoniada, jaką w życiu piłem. Miło mi. Tak bardzo mi smakowała, że chciałbym kupić od ciebie przepis. Zapłacę każdą cenę. Dobrze. Cytryny, woda i cukier. Super! Zbuduję domek z pieniędzy! A, uwielbiam wystawiać moje atuty na słońce. A ty, skarbie? Lubię, kiedy są szczupłe. Cześć, Johnny. Ale lala. Zgubiłaś coś, mała? Przyszłam pokazać ci moją lalkę. Śliczna, prawda? Nazywa się Mówiąca Tereska. Wiesz, co robi? Zabiera tyłek z mojego ogródka? Nie. Mówi. Dzisiaj wypróbujemy ciekawe połączenie darżeling i kamomil ze szczyptą szafranu. Całkiem smaczna. Cierpka, ale nie przesadnie. A masz piwo? Zaraz sprawdzę.
to ładnie, że starałeś się rozweselić Tereskę, Johnny. Mała, ta lalka żyje. Tak, Johnny. A ja jestem Tina Turner. Tak, dzięki mojemu programatorowi mózgu i twojej super sile zostanę milionerką przed końcem roku podatkowego. Ojejciu, usłyszałeś, Johnny? Jasne. Fajowski śmiech. Nie to, ten babsztyl steruje mózgiem w jednego dzikuska. Po co? Żeby robił sztuczki. Po co? Żeby zbić fortunę. A kto to jest? Johnny, Vivien Vixen steruje mózgiem dzikuska. A to coś złego? Idziemy! Do dzieła, mały, wrzuć go tam! O nie! Tak, nie! No. Tak, nie! Zwolnione tempo. Co to? Mam go, mam go! Mam programator mózgu! Wracaj, mała złodziejko! Dawaj to! Nie wiesz, że nie wolno okradać pięknych kobiet? Chyba, że się kradnie ich serce. Co będziesz teraz robił, dzikusku? Czy ja wiem? Może kupię kawałek kornej ziemi w montanie, osiedlę się tam i będę żył w cieniu historii. Nie lepiej wrócić do dżungli i żyć długo i szczęśliwie? Jasne, ty masz łeb. Chodźcie, przyjaciele, wracamy do domu. Oj, jak ja nie lubię tych przeprowadzek. Cześć, Johnny. Ha? Cześć, Johnny. Nie patrz na mnie. Ale masz dramat na głowie. Co się stało? Był strajk. Koniec z żelem. Groza. Groza. Nie martw się, Johnny. Zajmę się twoimi włosami podczas przygód gadatliwej Agatki. Przygody gadatliwej Agatki. Pogadam sobie z Sisi. Pogadam sobie z Ami. Pogadam sobie z Lili. Pogadam sobie z wami. Uważam, że gadatliwa Agatka jest wspaniała. Ała. Mam wszystkie lalki z agatkowej kolekcji. Ała. Mam też wszystkie komiksy i papę Terrier. Ała. Zestaw na piknik i 20 dysków CD-ROM. Wiesz, że tak naprawdę to ona nie istnieje. Dobra, Johnny, skończyłam. Coś ty mi zrobiła po otworze. Ej, Johnny, co się stało? Cześć, Johnny. Nie teraz, dziewczynko, jestem zajęty. Mam dla ciebie rysunek, Johnny. Kawałki węgla na prześcieradle. Przepiękne, a teraz spadaj, mam dużo pracy. Nie martw się, Johnny. Nie będę przeszkadzać. Posiedzę i zrobię nowy obrazek. Czego oczekujesz od życia? Gorący klasek? Cześć, Johnny. O, mamo! Wielkich mięśni? Zjeżdżaj stąd, koleś. Drogich serów? A więc potrzebna ci dobra praca. Taką, jaką może dla ciebie wybrać nasz komputer. Orzesz, test na ukryte zdolności. Dawaj. Hej. Serdecznie dziękuję. Czy wypełniasz sumiennie polecenia przełożonych? A kto to taki? Jak często chodzisz w krawacie? A. Zawsze. B. Czasami. C. Nigdy. D. Wolę korniszony. Ohoho, korniszony są pycha. D. Ale łatwizna. Skończyłem. Ja też. Narysowałam stado szarańczy. No, świetnie. A teraz wybacz, ale mam ważną sprawę. Wyślij ten list listonoszu. Się robi! Pamiętajcie, dzieci, na jezdnię wychodzimy wyłącznie na pasach. O. To właśnie moje najświeższe prace, misiu. Szarańcza, mrówki na białym chlebie, piegi sąsiada spod czwórki. Hej, a to co? O nie, to test Johnny'ego. Muszę go szybko wysłać do instytutu. Och, moje biedne maleństwo. Przez resztę swej marnej egzystencji będzie gnił za kratami. Pani nie płacze, pani brawo. Jakoś wyciągniemy Johnny'ego. O, dziecko, jak ja ci się odwdzięczę. Nie ma za co. Podniosę tym sobie stopień z zachowania. Wiesz co, dziecko? W telewizorze zawsze robią rekonstrukcję zbrodni. Ha, to świetny pomysł, pani brawo. O, zatańczymy? A pani może być policjantem, pani brawo. Ty żałosny darmozjadzie! Nie znoszę takich łobuzów jak ty! Wiesz, nie znoszę! Dobrze, dość tych
tych rekonstrukcji jak na jeden dzień. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Potrzebny nam jest naoczny świadek. Joni, te panie twierdzą, że mają dowody oczyszczające cię z zarzutu zaśmiecania. Nie wiem, jak zamierzają mnie oczyszczać, ale wcale tego nie chcę. Siadaj, Johnny. Światło, proszę. Nagranie, które obejrzycie, zostało wykonane kamerą zamontowaną w banku, koło którego Johnny został aresztowany. A oto i Johnny o godzinie 12. Haha, ale ze mnie przystojniak. Rozpakowuję wafelek. Johnny! Hej, zgłodniałem! Teraz proszę o uwagę. Kamera wyraźnie zarejestrowała, jak Johnny wrzuca papierek do kubła. Obejrzyjmy to sobie jeszcze raz. Nie pamiętam, żebym miał dwa wafle. Nie przeszkadzaj, kochanie. Kaseta niepodważalnie dowodzi. Zaraz, to nie koniec. Oglądając nagranie w zwolnionym tempie, stwierdzimy obecność jeszcze jednego amatora wafelków. O godzinie 12 realizuje swój demoniczny plan. Podstępnie rzucony papierek ląduje u stóp funkcjonariusza. Co dowodzi istnienia sieci mrocznych powiązań sięgających najwyższych szczebli władzy? Tak naprawdę to tylko to, że ktoś inny rzucił papierek. Wybacz, znowu mnie poniosło. Nie mam więcej wątpliwości, jesteś wolna, droga Joni. Ale zaraz, jestem winny, przekupiłem gliniarza i narozrabiałem w sądzie. Nie przesadzaj, muszę zrobić manikir, nie przeszkadzaj. Skieruj kamerę na estradę, ustaw te reflektory. Mamy sygnał? A gdzie są moje taśmy? Zacznijmy wreszcie to nagranie. O 8 muszę być w łóżku. Jesteśmy gotowi? Tylko nie myśl, zanim zaczniesz mówić. Tekst czytaj z ekranu. Uważaj, wchodzisz. 5, 4, 3, 2, start! Dobry wieczór. Jestem Johnny Bravo. Koncert ten służy niezwykle szlachetnej sprawie. Dlatego nazwaliśmy go Artyści Mięsku. Wyobraźcie sobie świat bez suszonej wołowinki. Ja w takim żyć nie mogę. Jeśli ty też, dzwoń pod ten numer. Chyba, że jesteś super laską, wtedy zadzwoń pod ten i poproś mnie. Ej, dziewczynko, moje pachy już same śpiewają. Ha, ha! Kiedy wchodzę? Wiesz, Johnny, twój numer jest tak dobry, że będzie, w finale. Bylebym nie był ostatni. Dobra. Co się stało, skarbie? Co tobą tak wstrząsnęło? Mała do pani X. Odpowiedz. To nasza sąsiadka Suzy. Niewiele się zmieniła. Spełnisz w końcu moje żądania? Czy muszę zniszczyć Cleveland? Wybacz, maleńkie, mam rozmowę. Cześć, Johnny. To ty też lubisz się bawić lalkami, co? To nie są lalki, tylko specjalne figurki. A teraz zjeżdżaj. Ale Johnny, przecież dziś jest ten dzień, że miałeś mnie zabrać na nagranie programu Farma cioci Katie. Nigdy tego nie obiecywałem. A właśnie, że tak. Mam list intencyjny podpisany w obecności notariusza i kasetę z wypowiadaną przez ciebie obietnicą. Obiecujesz mi, Johnny? Dobra, dawaj wreszcie tę pizzę. I co z tego? I tak nigdzie cię nie zabiorę. Nie masz o czym marzyć. Johnny się bawi lalkami. No to lecimy. Zaraz się zacznie nagranie.